Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa radnych oraz sołtysów na krótkim webinarium poświęconym przypomnieniu tematu ochrony danych osobowych. Podczas dzisiejszego spotkania postaram się wyjaśnić kilka trudnych w interpretacji pojęć oraz podstawowe konteksty przetwarzania danych. Omówię pokrótce ostatnie kazusy naruszeń, które opublikowane zostały przez organ nadzorczy na stronie www. Na zakończenie odpowiem na sakramentalne pytanie, co możecie Państwo robić, a czego nie, aby działać zgodnie z RODO. Zapraszam. Jedynie dla przypomnienia, a może nawet jako ciekawostkę, pragnę przypomnieć, że ochrona danych osobowych wywodzi się wprost z Konstytucji RP. Niestety, wiele osób myśli, że jeśli RODO wywodzi się z prawa europejskiego, to oznacza, że przyszło z Unii Europejskiej i to przez Unię musimy je chronić. Nic zatem bardziej mylnego, ponieważ pierwsze próby uregulowania tematu ochrony danych osobowych pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Zatem często spotykane na szkoleniach personalne opinie, że RODO jest głupie, niepotrzebne, że mamy za dużo z nim kłopotów i tym podobne, są mocno ambiwalentne, bowiem z jednej strony kiedyś wystarczyło 10 przykazań, a teraz tysiące aktów prawa powszechnie obowiązującego to za mało. Oczywiście RODO to jedynie przepisy stanowiące lex generali. W prawie krajowym mamy bowiem wiele aktów, które odnoszą się bezpośrednio do zasad ochrony danych, zaczynając od kodeksu pracy, a kończąc na ustawie o orderach i odznaczeniach. Mimo że RODO obowiązuje już ponad 5 lat, to nadal występują problemy z ustaleniem, które dane są danymi osobowymi, a które nie. Przepis prawa nie wymienia ich katalogu. Artykuł 4 punkt 1 RODO mówi wprost o wszelkich informacjach, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Należy zatem pamiętać, że już samo imię i nazwisko stanowią dane osobowe, ale także wszystkie informacje dotyczące właściciela tego imienia i nazwiska. Numer prywatnego telefonu komórkowego radnego sołtysa jest jego daną osobową. Natomiast numer służbowego telefonu już nie. Z kolei adres e-mail służbowy, który składać się będzie z imienia i nazwiska, będzie stanowił dane osobowe, a adres prywatny, na przykład kwiatuszek68@coś.tam.pl, już nie. Drugim problemem jest notoryczne zapominanie, że RODO chroni dane osobowe osób fizycznych. Tym samym osoby pełniące funkcje publiczne, funkcjonariusze publiczni oraz osoby reprezentujące organy samorządu terytorialnego czy podmioty publiczne, a nawet osoby reprezentujące firmy prywatne, nie podlegają w zakresie wykonywanych działań i pełnionych funkcji niektórym przepisom RODO. Na przykład nie realizuje się wobec nich obowiązku informacyjnego, a przesłanką przetwarzania ich danych osobowych nie jest zgoda na przetwarzanie, a konkretny przepis prawa. Ale imię i nazwisko, adres zamieszkania, czyli dane o lokalizacji, numer prywatnego telefonu to nie wszystkie dane. Każda informacja opisująca tożsamość osoby fizycznej również stanowi dane osobowe. Oczywiście tożsamość rozumiana jako coś więcej niż imię i nazwisko. Mowa bowiem o informacjach, które mają na celu określenie osoby fizycznej. Na przykład wykaz dat urodzin jest tylko kalendarzem, ale wykaz nazwisk i dat urodzenia stanowi już dane osobowe. Proszę pamiętać, że przepisy nie wskazują zamkniętego katalogu danych osobowych. Wprowadzając kategorię danych osobowych do naszego systemu IDPO, w chwili obecnej mamy ich ponad 400 i nadal pojawiają się nowe. Często pojawia się dramatyczna informacja, że PESEL to dane wrażliwe. Większość pań często obrusza się, kiedy zaprzeczam, że nie są to dane wrażliwe. Po pierwsze, pod rządami RODO mówimy o szczególnej kategorii danych, które de facto są wrażliwe, ale definicja danych wrażliwych obowiązywała w poprzednim stanie prawnym. To jest pod rządami ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Numer PESEL to zwykły numer identyfikacji, a więc zwykła dana osobowa.
Natomiast wszelkie informacje, które dotyczą pochodzenia rasowego, etnicznego, zdrowia, polityki, seksualności, religii, a nawet dane genetyczne i biometryczne na podstawie przepisów RODO nie mogą być przetwarzane. Zakaz ten oczywiście nie obejmuje przesłanek wyłączających, choćby zgoda osoby, której dane dotyczą, czy też danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą. Na przykład strona internetowa polityka, blog działacza LGBTQ+, i tym podobne, na których sami autorzy ujawniają swoje szczególne, wrażliwe po staremu, dane. Kolejne trudne pojęcie w prawie ochrony danych to przetwarzanie, które w większości z nas kojarzy się z przemianą fizyczną lub chemiczną substratów, w efekcie której otrzymujemy coś nowego. Definicja przetwarzania, którą znajdziemy w RODO, przeczy naszemu pojmowaniu przetwarzania. Otóż w świetle prawa przetwarzaniem jest bowiem zarówno możliwość zapoznania się z danymi, ich przeglądanie, jak i przechowywanie danych oraz ich niszczenie. Zatem sołtys, który zbiera wnioski od mieszkańców i przekazuje je do gminy, przetwarza dane osobowe, tak samo jak stażysta, który cierpliwie wkłada dokumenty do niszczarki. Stąd też wynika konieczność nadania upoważnień osobom przetwarzającym dane na polecenie administratora danych. Chyba najtrudniejszą do interpretacji definicją, którą spotkamy w RODO, jest właśnie administrator danych osobowych. Generalnie ten, kto odpowiada za dane osobowe, jest administratorem. W przepisach RODO nie znajdziemy wykazu organów, podmiotów, jednostek, które uznać należy za administratorów danych. Od pewnego czasu ustawodawca umieszcza takie przepisy bezpośrednio w aktach prawa, co stanowi doskonałe rozwiązanie problemu interpretacji, ale niestety jeszcze jest ich za mało. Zatem wspierając się wiedzą i doświadczeniem inspektorów ochrony danych, kierownicy jednostek, organy, przewodniczący organów kolegialnych samodzielnie określają, dla jakich kontekstów przetwarzania pełnią rolę administratora danych. Często pytania o administratora danych zadawane są organowi nadzorczemu. Oczywiście prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie umieści na swojej stronie wykazu administratorów, bo jest to niewykonalne i niecelowe. Natomiast ważną wskazówką jest właśnie ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, które wynikają z kompetencji poszczególnych podmiotów i organów. Często spotkanymi stwierdzeniami są: idę dziś do urzędu, muszę załatwić to w gminie, które w zasadzie nie określają administratora, do którego udaje się osoba, której dane dotyczą, a jedynie siedzibę, budynek czy też samorząd w ogólnym pojęciu. Ustalenie liczby administratorów, którzy mogą znajdować się w jednym budynku, może być trudne. Na pewno administratorem danych będzie z mocy prawa gmina, rada gminy, wójt, burmistrz, ale też urząd gminy miasta, czy też kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i komendant Straży Gminnej. Właśnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych w artykule 10a ustęp 2 znajdziemy zapis, który wprost wskazuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w artykule 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przez straż jest komendant straży. Niestety prezes nie wskazał sołtysa, organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, jako administratora danych. Niewątpliwie administratorem danych jest sołectwo w zakresie działań określonych statutem. Ale żeby nie było za łatwo, nawet wśród wybitnych prawników nie ma zgodności, czy sołtys jest administratorem, czy też nie. Rozwiązaniem jest przyjęcie stanowiska, że w określonych kontekstach przetwarzania danych sołtys jest administratorem danych, a w innych działa na polecenie administratora danych, np. wójta, burmistrza, jako organu podatkowego. Tym samym w ramach jednego, wydawałoby się, urzędu znajdujemy kilku administratorów danych: gminę, radę gminy, burmistrza, sołtysa, a nawet urząd miejski. Istotne jest, że kilku administratorów może funkcjonować w ramach wspólnego systemu ochrony danych osobowych, a nawet wyznaczyć tego samego inspektora
ochrony danych. Plusów takiego rozwiązania jest kilka, ale pamiętać należy, że inspektor powinien również doradzać sołtysowi, który przetwarza dane na polecenie administratora. Stąd też dzisiejsze webinarium, podczas którego przypominam najważniejsze kwestie ochrony danych, ale zapraszam do korzystania z systemu IDPO, a dokładnie z modułu Platforma Szkoleniowa, na której znajdziecie Państwo szkolenia, webinaria i informacje dotyczące prawa ochrony danych osobowych, ale także dane punktu kontaktowego prowadzonego przez inspektora ochrony danych. Poza platformą szkoleniową znajdziecie Państwo kilka dodatkowych modułów, w tym pozwalające na zweryfikowanie na danych upoważnień, złożonych oświadczeń. Szczegółowe instrukcje systemu IDPO znajdziecie Państwo na platformie szkoleniowej w module często zadawanych pytań. Po tym miłym wstępie, jak zwykle, nadszedł czas na straszenie. Zanim przejdę do omówienia kazusów naruszeń, które w ostatnim czasie doprowadziły do nałożenia na administratorów administracyjnych kar pieniężnych, przypomnę, czym jest naruszenie. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Oczywiście incydent nie musi spełniać wszystkich wymienionych form. Każde stanowi bowiem naruszenie, a w niektórych przypadkach jedno skutkuje kolejnym. Na przykład utracenie, kradzież, może w konsekwencji doprowadzić do nieuprawnionego ujawnienia poprzez publikację w sieci internet czy też w mediach społecznościowych. Przyjrzyjmy się naruszeniu, którego ryzyko wystąpienia jest znaczne, zwłaszcza kiedy obrady rady gminy, miasta są pełne emocji. Mowa oczywiście o transmisji obrad, która wynika z przepisu artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten nie zwalnia rady gminy czy rady miasta, czy też ogólnie gminy, jako administratora z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Tym samym ujawnienie danych osobowych uczestników niepełniących funkcji publicznych stanowić będzie naruszenie ochrony danych w postaci nieuprawnionego ujawnienia. Tym samym przypominam, że mimo emocji, ważkości tematów poruszanych podczas obrad należy wystrzegać się ujawniania danych choćby w postaci imienia i nazwiska. Podobnie publikowane protokoły z obrad nie mogą zawierać danych osobowych, które są albo anonimizowane, albo pseudonimizowane. Czym są te pojęcia, wyjaśniam w innym webinarium, na które Państwa oczywiście zapraszam. Oczywiście organ nadzorczy przygotował dla jednostek samorządowych wyjaśnienia, w jaki sposób przygotować proces transmisji i jakie zastosować rozwiązania organizacyjne i techniczne, aby zminimalizować ryzyko naruszenia. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, wątpliwości, do dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych. Przepisy prawa europejskiego, które pozwalają na dużą swobodę dotyczącą interpretacji poszczególnych zapisów, powodują czasem, że administratorzy działają zupełnie inaczej niż pozostali. Na slajdzie pokazałem dane osobowe sołtysów. Dane osobowe poza imieniem, nazwiskiem, które w ramach pełnionej funkcji są jawne, obejmują również adres zamieszkania oraz adresy e-mail zbudowane z imion i nazwisk. Na pytanie, czy wykaz jest zgodny z prawem, można odpowiedzieć nieco wymijająco. Da się taki wykaz zalegalizować, ale przesłanką przetwarzania w tym przypadku może być zgoda osoby, której dane dotyczą. Może się Państwu wydawać, że podmioty publiczne są nieomylne, ale nie jest to prawdą. Wspomniana duża swoboda interpretacyjna przepisów prawa europejskiego powoduje, że przepisy te są różnie interpretowane, albo zwyczajnie niektórym wydaje się, że stoją ponad prawem. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazał, że naruszenia dopuściły się m.in. Sąd Rejonowy w Szczecinie, prokuratora rejonowa, rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej. Jednostki i organy samorządu terytorialnego nie są również nieomylne. W przypadku
wójta gminy Dobrzyniewo, naruszenie polegało na kradzieży służbowego komputera z danymi osobowymi, na którym nie zastosowano odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony tych danych, co skutkowało naruszeniem ich poufności. Do kradzieży doszło poza siedzibą administratora, gdyż użytkujący laptop pracownik przechowywał go poza zakładem pracy w domu. Jednak dopiero po naruszeniu administrator podjął działania mające na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości poprzez szyfrowanie dysków twardych komputerów przenośnych. Zatem administrator dopiero po wystąpieniu naruszenia zastosował się do wyników własnej analizy ryzyka i określonego w niej sposobu postępowania z tym ryzykiem. Z kolei burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotem, który dostarczał informatycznego rozwiązania biuletynu informacji publicznej. Stołeczny ośrodek dla osób nietrzeźwych nagrywał natomiast dźwięk za pomocą monitoringu CCTV, na co nie pozwalają przepisy prawa. Sułkowicki Ośrodek Kultury powierzył dane osobowe przedsiębiorcy bez wcześniejszego sprawdzenia, czy spełnia on wymogi nałożone przepisami RODO, i powierzył przetwarzanie bez zawarcia stosownej umowy. Może dodam w tym miejscu, że w przypadku jednostki kultury maksymalna administracyjna kara pieniężna wynosi jedynie 10 tysięcy złotych. Można podawać jeszcze wiele innych przykładów naruszeń. W każdym jednak przypadku należy pamiętać, że sprawy rozpatrywane są indywidualnie. Organ nadzorczy nie ma taryfikatora kar, więc nie ma co przewidywać i wróżyć. Wystarczy przestrzegać przepisów prawa i stosować środki organizacyjne i techniczne przyjętego przez administratora danych systemu ochrony. Na początku obiecałem, że odpowiem na sakramentalne pytanie. Co mogę, a czego nie mogę robić, aby nie złamać przepisów RODO? Per analogia, możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie podobnie jak funkcjonariusz policji pytany, jak ma jechać kierowca, aby nie złamać przepisów ruchu drogowego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zgłaszania wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych. Do widzenia.